Trudna akcja strażaków w Tychach, WOI. Śląskie, operator dźwigu, tak zwanego żurawia, zasłabł około 30 metrów nad ziemią. 65-letni mężczyzna stracił przytomność w czasie pracy. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Nie żyje operator dźwigu, który w piątek po południu przewrócił się na placu budowy Centrum Biurowego OFF Piotrkowska w Łodzi. Do wypadku doszło na? Na pomoc operatorowi dźwigu przybyły służby wezwane przez pracowników budowy. Udało się dotrzeć do góry, ale nie było niestety możliwości natychmiastowej ewakuacji mężczyzny, relacjonował Bryk. Marek Borkowski z PSP w Tychach. Strażacy wezwali więc grupę ratownictwa wysokościowego i rozpoczęli reanimację. Akcja reanimacyjna trwała około półtorej godziny. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Gdy przy pomocy strażaków z Radzionkowa operatora zwieziono na dół, lekarz stwierdził zgon. W akcji ratunkowej na osiedlu skalnym w Tychach udział brały dwa zastępy straży pożarnej oraz strażacy z grupy ratownictwa wysokościowego z Radzionkowa.